Kolejnym ważnym typem w R są macierze. Podobnie jak wektory, są to jednolite zbiory danych. Od wektorów odróżnia ich to, że są dwuwymiarowe, to znaczy możemy indeksować poszczególne elementy dwoma indeksami. Zacznijmy od utworzenia nowego chunku. Sprawdźmy, co znajduje się w środowisku. To są dane z analizy, które przeprowadzałem. Spróbujmy je wszystkie usunąć. Możemy usunąć konkretną zmienną, na przykład dane, ale jeżeli chcemy zrobić to hurtowo, to musimy do parametru list przekazać listę wszystkich zmiennych. Proszę zobaczyć, wszystkie zmienne zniknęły. Teraz możemy utworzyć nową macierz, do czego służy funkcja matrix. W tej macierzy umieścimy elementy liczby od 1 do 9 i ułożymy je w trzech kolumnach i w trzech wierszach i w trzech kolumnach. Jeżeli podamy liczbę wierszy, to oczywiście liczba kolumn jest już jednoznaczna, ale podamy od 2. No i spróbujmy to wydrukować. Uzyskamy macierz 1 na 1. Proszę zwrócić uwagę, że na wydruku pojawia się od razu informacja o tym, w jaki sposób możemy odczytać wiersze lub kolumny z tej macierzy. Czyli jeżeli chcemy mieć pierwszy wiersz, to musimy użyć takiego zapisu, w którym w nawiasach kwadratowych pierwszy element będzie podany, czyli będzie numer wiersza, a drugi pozostawiamy pusty. Jeżeli podamy konkretną wartość oczywiście, to dostaniemy konkretną liczbę, konkretny element tej macierzy. I podobnie, jeżeli pierwszego elementu nie podamy, a podamy drugi, czyli numer kolumny, to uzyskamy 4, 5, 6. Spójrzmy jeszcze raz. 4, 5, 6 to jest druga kolumna. To oznacza po pierwsze, że kolumny i wiersze numerowane są, czy indeksowane są od jedynki, nie od zera. I dwa, mamy łatwy dostęp do tych elementów. Jak mówiłem, jeżeli podamy liczbę wierszy, to liczba kolumn jest już zbędna, ponieważ przy 9 elementach to jest jasne, co będzie w tej macierzy. I analogicznie możemy też podać tylko liczbę kolumn. Uzyskamy dokładnie ten sam wynik. Ponadto zwróćmy uwagę, że liczby układane są w macierzy kolumnami. Ale tak nie musi być, to znaczy możemy wskazać, że chcemy, żeby układane były wierszami, czyli przełączamy by row na true i wówczas ta macierz ma 1, 2, 3 w pierwszym wierszu, a nie w pierwszej kolumnie. Użyjmy teraz funkcji structure, a dokładnie str. Proszę pamiętać, że str nie pochodzi od string, tylko od structure, czyli zawartość tej macierzy. Zobaczymy po prostu wektor elementów wewnątrz tej macierzy. Ponieważ ułożyliśmy ją wierszami, to te liczby nie będą po kolei. Czyli kolumny są jakby preferowaną kolejnością. Dobrze, teraz do takiej istniejącej macierzy dodajmy jeszcze jedną kolumnę. Czyli stwórzmy sobie nową macierz M1, która zawiera elementy z macierzy M, ale chcemy dodać do niej jeszcze jedną kolumnę. Używamy do tego funkcji cbind, od column bind. No i dodajmy elementy od 10 do 12. I sprawdźmy, co jest w M1. Mamy teraz macierz, która nie jest macierzą kwadratową, tylko macierzą o 4 kolumnach i 3 wierszach. I bardzo podobnie możemy stworzyć macierz, która ma o 1 więcej wiersz. Do tego używamy rbind, od rowbind. Niech to będzie ta macierz M1, już zmodyfikowana. I dodajmy elementy od 13 do 16. I sprawdźmy zawartość. Moc R bierze się m.in. stąd, że łatwo wykonuje się operacje na całych takich kolekcjach danych, czyli na całych zbiorach danych. Czyli możemy dwie macierze na przykład dodać do siebie, jeżeli mają odpowiednie wymiary, lub chociażby pomnożyć przez 2. Ta operacja dotyczy wszystkich elementów tej macierzy. Jest także funkcja lapply, którą już poznaliśmy, używaliśmy jej bodajże dla list. Spróbujmy dla każdego elementu w macierzy M użyć funkcji str.
co oznacza, że 9 razy, bo mówimy o tej oryginalnej macierzy 3 na 3, 9 razy wywołana zostanie funkcja str i przekazany zostanie do niej kolejny element w macierzy m. Proszę samodzielnie sprawdzić, jak działają funkcje sApply i vApply. Inną ciekawą funkcją jest outer. W tej funkcji wykonujemy jakieś polecenie, my wykonamy mnożenie, czyli wywołamy operator mnożenia, na parach elementu z obu macierzy. Dla uproszczenia weźmy sobie dwa wektory, czyli dwie macierzy, które mają tylko jedną kolumnę. Pierwszą macierzą będzie 1, 2, czyli dwuelementowy wektor, natomiast drugą macierzą będzie 3, 5. I wykonajmy mnożenie. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Uzyskaliśmy macierz 2 na 3, której elementami są iloczyny poszczególnych elementów tej macierzy. Spróbujmy teraz wykonać tą samą operację, ale nie wskazując polecenia operacji, jaką ma być wykonana na każdej parze. Jak widać, to jest dokładnie to samo, czyli mnożenie jest domyślnym działaniem w funkcji outer, a spróbujmy zrobić tutaj dodawanie. Funkcja outer pozwala też sprawdzić, jak działają operatory logiczne, które już poznaliśmy, już sprawdziliśmy, ale zróbmy teraz taki mały eksperyment. True, false, dajmy jeszcze not available. I spróbujmy wykonać loop. Czyli true z true daje true, true false daje true, w odwrotnej kolejności też i dopiero dwa razy false da false. Jeżeli zmienimy na end, to wynik się trochę zmieni. Tylko true i true daje razem true. No dobrze, ale to są takie zabawy. No teraz, jak dostać się do elementów macierzy? Już wiemy, to znaczy możemy... Do elementów macierzy możemy dostać się za pomocą nawiasu kwadratowego z jednym lub z dwoma indeksami. Czyli jeżeli chcemy się dostać do elementu w drugiej kolumnie, wpierw wyświetlmy tą macierz, żebyśmy mieli obraz, i chcemy się dostać do elementu w drugiej kolumnie, przepraszam, w drugim wierszu i w pierwszej kolumnie, czyli to powinna być czwórka. To możemy zrobić tak, ale możemy też użyć po prostu nawiasu kwadratowego z jednym indeksem, dwójki. I co to oznacza? To oznacza, że dostaliśmy się do drugiego elementu. Pamiętajmy, że one są zapisywane kolumnami. Czyli drugi element to będzie 2. Trzeci element to będzie 7. Czyli trzeci element w pierwszej kolumnie. Czwarty element to będzie pierwszy element w drugiej kolumnie. Czyli 2. No i ostatnim elementem będzie oczywiście element 9. Albo 3,3. Co się stanie, gdy wykroczymy poza zakres indeksu, czyli gdy, na przykład gdy zrobimy 4? Dostaniemy komunikat błędu, że indeks jest poza granicami, czyli wartości indeksów są pilnowane. To samo dotyczy oczywiście kolumn, tak samo w przypadku kolumn, jak i w przypadku wierszy. Sprawdźmy typ macierzy. Typem macierzy jest integer, to jest jeden wspólny typ dla wszystkich elementów. Jeżeli zmienimy któryś z elementów, czyli na przykład 2,2, ten środkowy element, zmienimy na liczbę typu rzeczywistego, double. Zapisuję tą jedynkę korzystając z części dziesiętnej, co prawda ona jest równa 0, ale widać wtedy, że to jest liczba rzeczywista. Natomiast warto pamiętać, że zwykła jedynka, taka bez części rzeczywistej, również jest liczbą typu double. Aby była całkowita, musielibyśmy dodać przyrostek L. I sprawdzimy teraz typ, to już będzie double. Cała macierz będzie miała obecnie typ double. I zmiana z powrotem tego elementu na integer już nie spowoduje, że całość zmieni się na integer.
jakby mleko się już wylało. Możemy oczywiście od nowa zrobić od 1 do 9 i sprawdzić typ. Wówczas mamy integer, ale powstała nowa macierz i przypisaliśmy ją do tej samej zmiennej. Pokazywałem już, jak dostać się do poszczególnych kolumn i wierszy macierzy, ale mogę też wybrać kawałek tego wiersza, czyli mogę zrobić na przykład M, druga kolumna i elementy od 1 do 2. Uzyskam 4, 5. Wyświetlę jeszcze całą macierz, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Czyli uzyskałem drugi wiersz, bo na pierwszej pozycji jest wiersz. Może dla podkreślenia to jeszcze napiszemy. Macierz, wiersz, kolumna. To jest oczywiście kwestia umowna, ale tak drukowane są macierze, jakby pierwszym elementem był wiersz, a drugą kolumna. No i wybrałem dwa pierwsze elementy z drugiego wiersza. Mogę wybrać wszystkie pierwsze dwójki z wszystkich wierszy. Czyli dostanę mniejszą macierz. Ponownie wyświetlę całość i część. Ten fragment został wybrany. Pierwsze dwie kolumny. Czyli pierwsze dwie kolumny z wszystkich wierszy. No i tych kombinacji mogę oczywiście mnożyć, czyli mogę zrobić 2 do 3. Znowu powinienem wydrukować obydwa. Czyli wybrałem drugi i trzeci, w całości, drugi i trzeci wiersz. No i ostatecznie mogę też zrobić coś takiego. To oczywiście jest dokładnie to samo, co macierz oryginalna, ale takie coś też zadziała, czyli wszystkie wiersze i wszystkie kolumny. No dobrze, wybierzmy teraz pierwszy wiersz. Ale dodajmy też parametr drop równa się true. Proszę zwrócić uwagę, że nie ustawiłem go na drugiej pozycji, tylko po kolejnym przecinku, ponieważ druga pozycja zarezerwowana jest dla numerów kolumn. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, ponieważ domyślnym ustawieniem tego drop jest true. Co robi to drop? To drop powoduje, że wynik nie jest macierzą. W tym przypadku macierzą z jednym wierszem i z trzema kolumnami, a jest po prostu wektorem. Możemy to sprawdzić. To jest wektor. Natomiast jeżeli drop byłoby false, to to już nie będzie wektor, to będzie macierz, która wygląda w bardzo podobny sposób, ale jednak jest to macierz. Tak jest. Czyli drop służy do tego, żeby zachować albo porzucić oryginalny format macierzy i zwrócić wektor albo macierz. Uogólnieniem macierzy w R są tablice, czyli wielowymiarowe macierze, można powiedzieć. Natomiast macierz można nazwać dwuwymiarową tablicą. Tablicę tworzymy za pomocą funkcji array, podając elementy, jakie mają być w poszczególnych komórkach i wymiar. Czyli powiedzmy, że chcemy macierz, która ma 2 na 4 na 3. Oj, przepraszam, oczywiście do dim trzeba przypisać wektor o takiej liczbie elementów, ile chcemy wymiarów macierzy i podać liczbę elementów w poszczególnych wymiarach. Spróbujmy to wyświetlić. Tu już nie ma niestety ładnego sposobu na wyświetlanie, więc są takie poszczególne przecięcia. Możemy też zrobić structure A i dostaniemy wszystkie elementy i podane wymiary w poszczególnych elementach. Proszę zobaczyć, że to jest bardzo podobne do tego, co mieliśmy w przypadku structure M, tylko że tam były tylko dwa wymiary i każdy z nich miał trzy elementy. Aby nieco ułatwić używanie macierzy i tablic, warto nadawać nazwy poszczególnym wymiarom. Można do tego użyć atrybutu dimNames, ale można też użyć funkcji dimNames. Czyli na przykład w przypadku naszej tablicy A, gdzie mamy dwie kolumny, cztery wiersze i trzy razy to wszystko jest powtórzone, możemy powiedzieć, że musimy podać 12 nazw dimNames. A.
czyli listę trzech wektorów. W pierwszym wektorze będą nazwy dla pierwszego wymiaru. Niech to będzie P1 i P2. Na drugim będą cztery elementy, które będą cztery nazwy dla kolumn, czyli i na trzecim będą dla trzeciego wymiaru, nazwy dla trzeciego wymiaru, czyli powiedzmy R1 musimy zamknąć listę, przypisujemy te nazwy, no i zobaczmy teraz. Warto wiedzieć, że w pamięci komputera zarówno macierzy, jak i tablice są przechowane jako zwykłe wektory. Natomiast tym wektorom towarzyszą informacje o liczbie wierszy i kolumn, co oznacza, że specjalne traktowanie, specjalny na przykład sposób wydruku tych zbiorów danych, za to specjalne traktowanie odpowiedzialna jest klasa matrix i to, że funkcje są przeciążone dla tej klasy. Sprawdźmy to, czyli zróbmy klasa M matrix, czyli się zgadza. Zobaczmy mode. OK. Czy jest macierzą? Czy jest tablicą, powiedzmy? Czyli proszę zobaczyć, że ta macierz jest tablicą. Dwuwymiarową, ale tablicą. Teraz możemy to samo powtórzyć dla tablicy, czyli A. A. Poza tym, że tablica nie jest macierzą, to wszystko jest podobnie. Klasa oczywiście tu w tym przypadku to jest array, a nie matrix.